skończyłem studia i będzie można uzupełnić to, co tutaj ujęliśmy w tej publikacji. Może to tak. Chciałem Pana zapytać, podczas gromadzenia materiałów do tej książki pisania, jakie Pan największe trudności, trudność spotkał, napotkał? I drugie pytanie, jaki był stosunek do Pana, czy Pan zbierał te materiały tych ludzi, o które Pan pytał? I stosunek do Lecha Wałęsy, czy go podziwiali, czy mieli krytyczną, jak to oni wyrażali się? Dziękuję. O trudnościach mi trudno mówić. Masło maślane znowu. To jest tak, że wbrew pozorom ten pierwszy rozdział, te relacje, zbieranie relacji od ludzi, konfrontowanie było chyba najprzyjemniejsze, więc bym o trudnościach nie mówił. No to było po prostu takie wrażenie, jako państwo będziecie odbierać, czytając ten pierwszy rozdział, bo jeśli już przeczytaliście, no takie, jakie odbraliście te wrażenia. Trudno było dojść do niektórych publikacji, trudno było je uzyskać, dlatego że one de facto już nie istnieją na rynku księgarskim. Także musiałem je uzyskiwać poprzez różne moje kontakty, które nabyłem, odwiedzając różne miejsca. Pan Krzysztof troszeczkę pomógł, ale wiele publikacji kupiłem przez Allegro. O innych trudnościach nie trudno mówić. Natomiast czego dotyczyło drugie pytanie? Jaki stosunek był do Pana? Czy chętnie Panu opowiadali o Wałęsie? Czy się chętnie się zbywali Pana? Tak. Myślę, że miałem pewną przewagę nad starszym pokoleniem historyków, dlatego że ci ludzie w rodzinnych stronach Wałęsy trochę mnie jak dzieciaka traktowali. Nie rozmawiałem z nimi tak jak historyk, dlatego te relacje, które nagrywałem, one są przyplatane taką ludzką rozmową, czasami o pogodzie. Ci ludzie bardzo chętnie mówią, kiedy się po prostu już poczują bezpiecznie, kiedy poczują się swobodnie, prawda? Czy mieli jakieś obawy, jak Panu opowiadali, to czy nie boją, tak. Obawiali się podać mi swoje dane, a czasami zmyślali nieprawdziwe dane, ale ja i tak dochodziłem do prawdziwych danych, bo ktoś inny mi po prostu dał na miarę tego kogoś. Bo tak właśnie się odbywało zbieranie relacji w rodzinnych stronach, prawda? Przyjechałem pod sklep monopolowy, przepytałem kilka osób, kto tutaj może coś wiedzieć, szedłem tylko kogoś, ten ktoś mi dał na miarę na kolejną osobę i tak dalej, i tak dalej. W Łochocinie, czyli w miejscu, które Lech Wałęsa opuścił, w takiej niesławie, najmniej chętnie podawano nazwisko. Także w Trzciance, no i ci ludzie, którzy opowiadali o tych wyprawach Wałęsów na te zabawy, prawda? I na te zabawy ze sztachetami w płotach. A jeśli chodzi o inne relacje świadków, to musicie Państwo też wiedzieć, że to nie są jedyne relacje w tej książce. No, chyba około 50 ich jest i są tam różne postaci, które poznały Lecha Wałęsę na różnych etapach życia. No to te występują w większości jako osoby publiczne, więc nie było problemu. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Tak się złożyło, że ja też tam trochę byłem na tych terenach z młodości. Nigdy nie spotkałem się z niechęcią, zawsze z sympatią i rzeczywiście często z obawą przed zemstą. No, ci ludzie mieli świadomość, że poprzednio ten teren był penetrowany przez służby specjalne, szczególnie od okresu kampanii wyborczej w 90 roku i się po prostu bali, uważali, że są pod kontrolą, że skoro ja mam, ja zacząłem to badać po tym, jak Wałęsa wytoczył mi proces, więc obawiali się podobnych konsekwencji do siebie. Także akurat nie spotkałem się przypadkiem poruszania danych osobistych, bo miałem w mieszkaniach tych ludzi, ale prosili mnie, żeby o ile to możliwe, to nie ujawnić tych danych, bo oni się po prostu boją. Ale tutaj, jeżeli chodzi o świadków, to ja myślę, że warto powiedzieć coś ogólniejszego.
to tak jak Ania Walentynowicz, Państwo wiedzą, to wie, myślę, że należy do tych ludzi, którzy znają wszystkich, czy prawie większość polskiej elity władzy od bardzo wielu lat. To wszystko, czy większość z nich to są nasi koledzy, a nawet często dawni przyjaciele. Znamy się i kiedy ja ich spotykam, no mieszkając w Sopocie, spotykam na Monte Cassino masę ludzi, włącznie poczynając właśnie od marszałków, przez posłów, ministrów i tak dalej. Wszyscy ci ludzie zawsze